Czekaj, proszę. Dobra, mamy kolejny materiał. Tym razem jesteśmy. Czekajcie. Seat Leon. O, odpalił, słyszeliście? Czekajcie, przełączam. Okej. No, podnieś od razu maskę, jak możesz. 2001 rocznik. Benzyna. Ada, musi mi pomóc. 2001 rocznik. 2000 rocznik. 1.6, benzyna. Na baterii ciszy, żeby się z kostu pali. Tak, nie? W tej ciszy. Dobra, muszę głośniej mówić, bo widziałem, że w poprzednim filmie co jest, nie, tak, na pewno sprzęgło do roboty. Kolor jest taki, ze drzwi były wymieniane. Drzwi czarne, pozostałe to jest taki granatowy, mocny. Hatchbacku jak to Leon. I ze klapkę też jakoś do wyboru. To było zmalowane chyba, nie? Bo to jest wypomalowo, a tego nie są wypomalowo. Dokładnie, bo tu widzę, że to jest zrobione, nie? Klapkę zrobili, więc troszeczkę jest taki kolorowy samochód. Nie jest zgnity, nie? Progi tu były dobre. Ja. Nie jest zgnity. Tu widzę tyle klapa też już przemalowano na czarno, ktoś miał jakiś projekt, ale nie zdążył. Bagażnik, co jest tam? Tu właśnie... Gdzieś nie widać jakieś zgnilizny. Można domknąć. Tylko od razu sobie wejdziemy do środka. Też się nim przyjedziemy. Zadbany środek, nie są zniszczone fotele. Miejsce pasażera. No i brudny, nie? Do prania to jest tapicerka, no ale coś tu trzeba zawsze coś zrobić. Przejechana ma 300... Nie wiem, czy to złapię ostrość, ale wam powiem 333 523. Czyli coś to zrobiło już, ale jeszcze powinno dojeździć na tym silniku. Gdzieś tam widzę, brakuje spryskiwaczy, żebrak się świeci. Dobra, to co będziemy gadać? Adam, wsiadamy, jedziemy. Posłuchajcie sobie, jak to wjeździ. Pogoda przestała padać przynajmniej. Teraz sobie zrobimy krótką trasę. Ale tak jak uprzednio, to mi więcej nie trzeba. Czekaj, kto tu siedział, panie? O, proszę. Dobra. Przyk, C-kamerkę tak i w drogę. Wiesz, na szyby tylko sobie możesz powolutku Adam to weźmiemy, bo to dobrze wam pokazać. Niech tu Adam prowadzi, a my sobie poczytamy. Mamy Leona, 2000 rocznik, 333 tysiące przejechane, 1.6 w benzynie, gazu to nie ma. Za 3,5 tysiąca, tyle byśmy chcieli otrzymać. Z wyposażenia, co mamy zaznaczone przez Adama, mechanika. ABS, elektryczne, sprzęgło jest na końcu, no to słychać. Że tu jest ewidentnie sprzęgło, dlatego też ta cena jest taka, jaka nie inna, za Leona, bo Leony w dobrym stanie trzymają się dużo drożej. My tutaj daliśmy troszeczkę mniej, bo wiemy i zdajemy sobie sprawę, że to sprzęgło trzeba zrobić, bo już na końcu już się ciągnie mocno. Do wyposażenia, elektryczne szyby, lusterkę, alufelki. Przednia szyba jest ogrzewana, jest? Czy wciula robisz ludzi? No, jest. Immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kierownicy. I no i oczywiście poduszki powietrzne. Dobra, ja mam tak za bardzo zostawić, żeby się za sobą nie oglądać, a my jedziemy. Wysłuchajcie jazdy. W ciszy przez chwilę. Słuchajcie sprzęgło, nie? Jak oglądasz więcej gazu, to już zaczyna się zgrać. Zawieszenie jest nie stuka. Wydaje się to fajne. Jak to Leoni, jak to Leoni, jak Saad, to Saad. Nie jest to marka wysokich lotów. Jeżeli chodzi o te klasy Leona, Cordoby, Ibizy. Może Leon się jakoś do przodu pokazuje przed tymi pozostałymi z tego segmentu. No tutaj troszeczkę dziurawa droga, więc musi się posuwać zawieszenia chodzi. Ale się nie chodzi jakoś głośno. Właśnie tak przyjemnie jest, opony są twarde jedynie. Przyjemne, mówisz. Wiem, że wycieraczki działają. Też nie działa. Schodek działa. Cup holder do wymiany. Nie, działa. Działa. Dobra. Pyk elegancko. Klimatyzacji to nie ma. Szyba ogrzewana jest. Co mam tu elektryczny, szereg to mówiłem.
szyby, lusterka, nie, lusterka są manualne. Manualne, to tutaj znasz błąd. No, to tutaj mamy manualne lusterka, ale za to szyby są elektryczne. Korbotronika nie ma, a za to jest czterostrefowa strefa klimatyzacji ręczna. Ja dam je. Dobra, wracamy na bazę. Leonik, jak nie wiem, czy co widzieliście, ale myślę, że słyszeliście i widzieliście. Widzicie, fajnie. Największy problem to jest sprzęgło, ale za 3,5 tysiąca Leona z 2000 roku. Ja myślę, że to nie jest zła cena. Szczególnie jak ktoś, no myślę, że nie jest zła cena, że rozumiecie i... Dobra, tyle. Widzimy się przy kolejnym samochodzie.